Tutaj bardzo ciekawy punkt drugi, artykuł C. Promowanie pełnego i terminowego wykonania międzynarodowych umów w dziedzinie zdrowia, takich jak międzynarodowe zapisy zdrowotne Światowej Organizacji Zdrowia, zwane dalej WHO. WHO odegrało w ostatnich latach bardzo negatywną rolę na arenie światowej. Ich wytyczne były szkodliwe i zamiast w jakiejkolwiek umowie podtrzymywać czy potwierdzać ich działanie, to powinniśmy jako Polska tak naprawdę jednoznacznie zerwać z WHO, a nie podtrzymywać to wszystko, co oni mówią. Jak można spytać pana ministra, do czego właściwie zobowiązujemy się? Bo co to znaczy? Promowanie pełnego i terminowego wykonania międzynarodowych umów w dziedzinie zdrowia, takich jak międzynarodowe przepisy zdrowotne Światowej Organizacji Zdrowia. Pan wie, co tutaj jest w tej umowie, czy tak jak poprzednio pan twierdzi, że zapisy, które są dosłownie, znaczą co innego niż są? Ja wiem, że przy KPO już wam to nie wyszło, bo twierdziliście, że coś innego jest niż jest, no ale jednak mamy te zapisy. Proszę się jakoś ustosunkować do tego.